Przebudowany maluch Radosława Pawlaczyka różni się niewiele od oryginału. Drobiazgiem, ale bardzo istotnym jest brak rury wydechowej. Tutaj mamy serduszko naszego e-malucha. Została zamontowana bateria akumulatorów, która daje nam energię do malucha. Jest sterownik, który reguluje prędkością obrotową silnika. Podstawą tego pomysłu jest silnik. Bez silnika nie jedzie żaden samochód, czy na prąd, czy na gaz, czy na wodór. I ten silnik jest sprawdzoną konstrukcją, ponieważ od wielu, wielu lat jeździ w wózkach akumulatorowych, nie tylko. Są to silniki sprawdzone, nie do zajechania. Ostatnio na jednym ładowaniu maluch przejechał 200 km do Opola i z powrotem do Głuszycy. Elektrycznego Fiata 126 przetestował były kierowca rajdowy Jerzy Mazur. Jeżeli chodzi o malucha, bo tak potocznie się o nim mówi, to jest bardzo cichy, bardzo trakcja jest bardzo dobra, jest stabilny, o dziwo. Przebudowa kosztowała 6 tysięcy złotych. Inwestycja powinna się zwrócić po przejechaniu 20 tysięcy kilometrów. Silnik o mocy 11,5 kW dostarcza temu maluchowi odpowiedni zasób energii. No i baterie o łącznej pojemności i mocy 15 kWh. Swojego malucha ładuje z paneli słonecznych. Auto jest więc w pełni ekologiczne.